Witajcie. Dzisiaj druga część filmiku z odpowiedziami na Wasze pytania. Tak jak w poprzednim, wydrukowaliśmy sobie listę. O, ja będę czytał, a Bogusia będzie odpowiadać. Pierwsze pytanie nadesłała do nas Chrofcia. Czy planujesz urodzić dziecko? Czym by się różnił poród od porodu osoby sprawnej fizycznie? My oboje chcemy mieć dziecko i planujemy mieć własne. Jak będzie, zobaczymy. Jeżeli chodzi o poród, to byłby to poród na pewno cesarskie cięcie. Nienaturalne. No i oczywiście dużo wcześniej, tak? No i... Kiedy? W 7 miesiącu? No, nie umiem tak powiedzieć w 100%, ale lekarz mówił mi, że byłoby znacznie wcześniej. 7-8 miesiąc mniej więcej. Także chcemy mieć dziecko, chcemy mieć własne dziecko. Nie wiemy kiedy, ponieważ to się wiąże z dużymi kosztami. Dziecko to jest skarbonka bez dna. Piwo. No czas pokaże. A jeżeli nie będziemy mieli własnego, to być może zaadoptujemy. No to w ostateczności. Także no zobaczymy, jak to będzie. I kiedy to będzie, nie wiem do końca. Ja na szczęście jestem jeszcze młoda. Ja też, wyobraź sobie. Ja nie będę pokazał palcem, że tu ma pierwsze siwe włosy. No, także ja wiem, że to jest bardzo poważne pytanie i udzieliliśmy trochę mniej poważnej odpowiedzi, ale pomimo tego, że jest bardzo dużo negatywnych i krytycznych opinii na temat tego, że ja bym miała mieć dziecko, to my chcemy i ja myślę, że jeżeli się czegoś chce, pragnie, marzy, to powinno się do tego dążyć. Ale dziecko myślę, że jest czymś takim, co para oboje zawsze marzą, tak? Drugie pytanie. Autorem, autorką, nie wiem, jest Mado Krzyb. Czy nie myślałaś nad przeprowadzką za granicę? Myślałam i cały czas o tym myślimy. Cały czas o tym myślimy. Jeżeli chce ktoś nas przygarnąć, to piszcie. Bardzo chętnie. Piszcie przywi. A tak poważnie, chcemy po prostu wyjechać z Polski. Nie dlatego, że nie lubimy Polski, czy nie wiem, nie jesteśmy patriotami, ale po prostu... Po prostu, wiecie, w niektórych państw, znaczy w większości państw europejskich już jest poziom dostosowania i ogólnie pakietu socjalnego. Dokładnie, pakietu socjalnego dla osób niepełnosprawnych jest znacznie na lepszym poziomie, tak? I no... Poza tym, jeżeli chodzi o pracę, jest łatwiej, jeżeli chodzi o osoby sprawne, jak i niepełnosprawne. Poza tym, Bartek jako asystent osoby niepełnosprawnej mógłby też pracować w tym zawodzie. Chcemy po prostu poprawić swoją jakość życia, a wyjazd za granicę na pewno by nam pomógł. Nie wiemy jeszcze kiedy, nie wiemy jak, nie wiemy gdzie. Ja wierzę, że spotkam na swojej drodze ludzi, którzy pomogą nam w takiej przeprowadzce do tego innego
kraju, bo wiem o tym, że ciężko jest na początku, kiedy się nie zna kogo, kiedy no, jest się samemu tak naprawdę, więc dajemy sobie jeszcze czas, ale owszem, mamy takie plany. Trzecie pytanie nadesłała Paula XXC. W sumie to są dwa pytania. Skąd pomysł na nick? Pomysł na nick stworzył się dzięki mojej koleżance Agnieszce, którą pozdrawiam. I ja ją prosiłam, ponieważ ona jest taką bardzo, bardzo kreatywną osobą, żeby mi pomogła wymyślić właśnie nick. No i ona mi wiele, wiele pomysłów podrzuciła. Jeden z nich właśnie był Anioł na Rysorach, co było dość wpasowujące się w to, co chciałam przekazać, ponieważ tak, kiedy pomyślimy o Anielicy, widzimy kogoś idealnego, przepiękną kobietę, która jest po prostu ideałem ideałów. I Lesory, czyli wiecie, no, coś, co po prostu nijak nie pasuje do anioła. I to jest właśnie dokładnie sytuacja ze mną. Ja jestem takim taką anielicą, ale na tych resorach, na tym takim nieidealnym miejscu i czasie. No i myślę, że nick bardzo dobrze pasuje. Oczywiście nie jestem aniołem, wiecie. Oj nie, żebyście wiedzieli, że nie. Ale... Ewentualnie taki, wiecie, z różkami. Wiecie co, chyba ktoś się tu grabi dzisiaj. I drugie pytanie, Paula XXC. Jakie są twoje marzenia, ewentualnie plany na przyszłość? Jakby, wiecie, ja cały czas krążymy wokół tych pytań, tak? Bo już w poprzednim filmiku się dowiedzieliście, czego tak naprawdę pragnę. Marzenia, plany na przyszłość, no na pewno znaleźć stałą, dobrą pracę. Wyjechać za granicę, zwiedzić świat. Mieć swoje cztery kąty. Tak, dokładnie. Nie wiem, no to, żeby mi się wreszcie ktoś oświadczył. To, żebym wzięła ślub. Ja z tymi oświadczynami, to wiecie, już tak naprawdę jest wszystko wiadomo. Ale no, do pewnych rzeczy trzeba jeszcze chwili, ale już niebawem. Może. No, także ja już wszystko wiem, on nie wie, także. No, czytaj dalej. Czwarte pytanie. Olimpia Oli. Bogusiu, jak uzbroić siebie w dystans? Chodzi o to, że ja niestety przejmuję się wszystkim i wszystko przeżywam. Nie umiem się odciąć. A wiem, że szkoda życia na takie analizy, ale ciężko to wdrożyć w życie. Jak to robisz? Jak oddać, co myślą inni i co o tobie mówią? Olimpio. To jest trudne pytanie. No właśnie. Wiesz co, ale ja niestety nie mam dystansu do siebie. Ja się przejmuję każdym waszym komentarzem. Czy to miłym, czy tym hejterskim. Ja to, co ludzie mówią, jakoś tam, no przejmuję się tym i nie ma takiej recepty, żeby nagle nie przejmować się niczym i nikim. Myślę, że trzeba troszeczkę założyć taką grubszą skórę w tym życiu. Żeby po prostu nie zwariować. So, ja mam po prostu taką metodę, że jeżeli spotyka mnie coś naprawdę przykrego, to robię rzeczy, które po prostu bardzo, bardzo lubię.
czyli nie wiem, oglądam jakiś swój ulubiony serial, zajadając się niezdrowymi rzeczami, czy po prostu idę na spacer, dzwonię do znajomych, spotykam się, po prostu staram się odciąć od tego, co jest w tym momencie w moim życiu jakoś przykre. Po prostu trzeba odreagować tak, nie oszukujmy się. Także myślę, że taka metoda, jaką mogę ci poradzić, to po prostu takie odreagowanie. Na pewno żaden alkohol i nie, inne używki, bo to jeszcze prowadzi do głębszych problemów. Ale i myślę też, że jeżeli przejmujesz się czymkolwiek, to jest bardzo dobrze, bo jeżeli byśmy się niczym nie przejmowali, to znaczyłoby, że jesteśmy całkowicie puści, bez uczuć, bez jakichkolwiek odruchów. Im bardziej się przejmujemy, tym bardziej jesteśmy człowieczy. Także nie przejmuj się tym, że się przejmujesz. Po prostu patrz na każdy dzień tak jaśniej i rób rzeczy, które bardzo lubisz w momentach, kiedy jest niefajnie. Choć wiem, że czasem się nie da. No ale wierzę, że każdemu z nas się uda. W razie czego pisz do mnie wiadomość. Na pewno postaramy się pomóc. Tak. Tym bardziej, że z Olimpią mailuję, także... No. Trzymam kciuki za ciebie. Piąte pytanie. Kinga... przepraszam. Kinga PPD. Co skłoniło cię do tego, żeby zamieszkać poza domem rodzinnym i usamodzielnić się? Mówiąc. Ja się wyprowadziłam z domu, mając 18 lat. Dosłownie kilka miesięcy po 18. Bo w grudniu miałam... No, ponad 18. Bo w grudniu miałam 18... skończyłam 18 lat. A we wrześniu, że tak powiem, pognałam z domu rodzinnego na studia. Co mnie skłoniło? Po prostu wolność. Po prostu samodzielność, po prostu to, że wreszcie decydowałam sama o sobie. Poza tym wiedziałam, że jeżeli się nie wyprowadzę z domu teraz, to pewnie nie wyprowadzę się nigdy. Nieważne, czy jesteś sprawny, czy niepełnosprawny, jeżeli przyzwyczaisz się do tego, że mamusia da obiadek, mamusia wybierze, pójdzie na zakupki, to w końcu całe życie spędzisz pod skrzydłami mamusi. A kiedy mamusi zabraknie, to później to... stajesz się niepełnosprawny. Tak, i, ale taki mentalnie, bo dokładnie. Nagle pewne rzeczy będą po prostu niemożliwe dla ciebie. Ja wiedziałam, że po prostu ja prędzej czy później muszę sama o sobie stanowić i nie było to łatwe, bo ja się przeprowadziłam do akademika i powiem wam, że finansowo i jeżeli chodzi o miasto, no ja się przeprowadziłam z Podkowy Leśnej, czyli z takiego miasteczka, wiecie, niby tuż pod Warszawą. Ale tak, drogi dziurawe, daleko do drogi? Sklepów. Tam w ogóle dróg nie ma, przepraszam bardzo. No takie bezasfaltowe, ale wiecie, daleko do sklepów. Tak naprawdę wszędzie to były odległości. Jedyny transport w Podkowie Miejskiej to jest wukatka, ewentualnie własny samochód. Tak, więc no... Ja nagle trafiłam do Warszawy, gdzie musiałam przejechać autobusem, musiałam zrobić sama zakupy, musiałam wszystkie rzeczy zrobić sama, tak naprawdę. I pierwszy rok to było naprawdę, naprawdę ciężko. I nieraz w myślach się już pakowałam. Ale nie dałam się i jestem, tak. Wiem o tym, że gdybym się zrezygnowała i wróciła do domu, nie poznałabym Bartka. Nie przeżyłabym wielu rzeczy, które przeżyłam. Nie popełniłabym wielu błędów w swoim życiu. Nie spełniłabym wielu marzeń. No. Nie zaliczyłabym fajnych imprez i bólu głowy po imprezach.
wiele rzeczy, tak? I co prawda, czasem jest tak, że siedzę i myślę sobie, jak ja bym chciała, żeby mama zrobiła obiad, żeby zajęła się praniem, żeby zajęła się gotowaniem, pójściem na zakupy i żeby nie mieć tych wszystkich problemów, które ma dorosły człowiek. No ale z drugiej strony plusy i minusy tej całej sytuacji mówią jasno, że jest więcej plusów bycia człowiekiem, który wyrwał się po prostu. Wiem o tym, że ogląda mnie sporo osób niepełnosprawnych i jeżeli macie taką sytuację, że mieszkacie z rodzicami, jesteście dorośli, ja wiem, że to nie jest łatwe zacząć w ogóle myśleć o tym, że się wyprowadzicie, bo skąd będziecie żyć i tak dalej, ale uwierzcie mi, jeżeli dopniecie swego i przejdziecie te trudne chwile, zobaczycie, że jest dużo, dużo lepiej. I potem, kiedy już niestety wasi rodzice nie będą mogli wam pomagać, wy wreszcie będziecie mogli powiedzieć, że poradzicie sobie w życiu. Także próbujcie, wierzę w was. Jeżeli macie jakiś problem, potrzeba, gdzie się zgłosić, ja bardzo chętnie pomogę. Dobra, następne pytanie. No, będę i tak musiała to trochę skrócić. Szóste pytanie. Vanilasta. Czy myślicie o tym, aby wasze przyszłe wspólne mieszkanie było w jakikolwiek sposób przystosowane do twojej niepełnosprawności? Jeśli tak, to czy mogłabyś wymienić 5 takich rzeczy, które na pewno by się pojawiły w twoim mieszkaniu? O, to można wymieniać i wymieniać. Słuchajcie, to jest normalnie, kurczę, ja bym chciała materiał tutaj na oddzielny filmik w ogóle. Ja bym, tak, w ogóle chciałabym kiedyś zrobić wam taki filmik o dostosowaniu dla osób niepełnosprawnych, ale no to się wiąże też z tym, żeby znaleźć mieszkanie, które jest takie modelowe, żeby wam je pokazać. My nie mieszkamy w takim modelowym mieszkaniu, ale na to pytanie chciałabym odpowiedzieć w ten sposób, że ja powiem 3 rzeczy, a Bartek 2. Spoko. Żebyście zobaczyli, że tak naprawdę Bartek bardzo dobrze zna moje potrzeby. Ja zacznę. Proszę bardzo. Łazienka. Prysznic, tak zwany podłogowy, czyli bez brodzika, żadna wanna. Ja miałam odpowiadać, brodzik, hello. Ja jestem od technicznych rzeczy. Po prostu tak ułożone kafelki, żeby woda spływała do specjalnego odpływu i tyle. No, ewentualnie można było przenieść baterię na niżej, tak? Żebyś mogła sama odkręcić wodę. Ale tak jak mówimy, że bez żadnego brodziku wanny. Wanna jest generalnie dla osób niepełnosprawnych najgorszym możliwą rzeczą. Teraz ty. Teraz ja. Na pewno szerokie drzwi. Ze względu na to, że wózek Bogusi ma szerokość 65, coś takiego. No i czy zaokrąglenie 70 cm, tak? Więc standardowe drzwi mają chyba właśnie 70 cm, co nie? I one są trochę za wąskie, więc my byśmy na pewno zainstalowali największe drzwi dostępne, czyli 90. Ewentualnie robili drzwi przesuwane. Dalej obniżone klamki w drzwiach. Wejściowych, wszelkich drzwiach. Chodzi o to, żebym mogła sama otworzyć, zamknąć drzwi. A najlepiej otwieranych automatycznie, tak? Tak. Najlepiej na pilota albo na kartę. Takie drzwi najbardziej by mi się przydały, ale to kosztuje strasznie dużo pieniędzy. Od groma i trochę. Teraz ja? Trzecia, no. Czwarta. Trzecia. Trzecia? No to ty.
Nie, no ja pytam o klamkę. A, dobra. Dobra. Nie, to... No to czwarta. Dobrze mówię. To teraz czwarta. Obniżone blaty w kuchni. Takie, żeby osoba na wózku mogła wjechać jakby pod blat. To jest bardzo ważne. Znaczy obniżone. Zrobione na Bogusi poziomie, tak? Żeby mogła spokojnie podjechać, wziąć sobie coś, przygotować. Ja piątą rzecz, jaką jeszcze powiem, to są okna. Na pewno chciałabym zainstalować system elektrycznego otwierania i zamykania okien, ponieważ na przykład teraz mieszkamy w mieszkaniu takim klasycznym i kiedy sama jestem w domu, no to nie zamknę ani nie otworzę okna. Więc jak Bartek mi rano nie otworzy okna, a jest na przykład lato, no to siedzę, tak? I odwrotnie, jeżeli zaczyna padać mega deszcz i jest zimno, a Bartek powiedzmy otworzy to okno, no to już muszę to jakoś przeżyć. Także okna zamykane i otwierane elektrycznie. Myślę, że to jest takie, co bym bardzo chciała mieć. My wymieniliśmy tu 5, tak jak chciałaś, ale tych rzeczy jest, tak, jest całe mnóstwo. Od groma, od mebli do takich bardzo, bardzo małych. Słuchajcie, zwykły, prozaiczny podjazd. Nie we wszystkich blokach jest, a powinno być. No i oczywiście, jeśli byśmy szukali, tak, no to albo na parterze, albo blok wysoki z dwoma windami, tak, żeby w razie czego, jak się jedno zepsuje, to drugie działa. Dokładnie. Także można by było wymieniać i wymieniać. Dokładnie. Niestety mieszkanie, które jest w 100% przystosowane dla osoby niepełnosprawnej, nie istnieje. Istnieje, ale potrzeba na to bardzo dużo pieniędzy. Poza tym pamiętajcie jednej rzeczy, że każda niepełnosprawność, każda osoba potrzebuje innego dostosowania. Dokładnie. Bo jedna ma długie ręce i sobie sięgnie rzeczy, druga ma krótkie, tak jak ja, i potrzeby są całkiem inne, także nie można mierzyć wszystkich jedną miarą, ale potrzeby są ogromne. Siódme pytanie. 8. Catch me if you can. Nie wiem, czy było już takie pytanie zadane. Jestem bardzo ciekawa, czy zorganizujesz spotkanie z widzami. Byłoby świetnie się z tobą spotkać. Buziaki. Kochani, chciałabym się z wami bardzo spotkać i proponuję pierwszy termin. 20 kwietnia. Czyli w sobotę. Jeżeli jesteście zainteresowani, to piszcie do mnie wiadomości prywatne. Mam nadzieję, że takie spotkanie mogłoby wypalić. Proponuję centrum w Warszawie. Pójdziemy sobie na jakąś kawkę czy piwko i bardzo się chętnie z wami spotkam. Jeżeli chcecie, to ja bardzo, będzie mi bardzo miło się z wami spotkać. Jeżeli nie wypali najbliższy termin, to mam nadzieję, że się spotkamy niebawem. I będę mówić o następnych terminach, bo wiem, że chcecie się ze mną spotkać i mi też będzie bardzo, bardzo miło. Także powtarzam, 20 kwietnia, piszcie do mnie wiadomości prywatne. Mi by pasowało gdzieś w godzinach wieczornych, koło godziny 18. Także mam nadzieję, do zobaczenia. Ósme pytanie. The Coco Flow. Jak postrzegasz swoją inność? Skąd twoja pewność siebie? Nie bałaś się krytyki? Uważasz się za osobą atrakcyjną, fizycznie ładną? To jest kilka pytań. Co? Szczerze? Ona jest najpiękniejsza na świecie. O! Jakie to było słowo? No, odpowiadaj na te pytania, bo ja kurka... Co to jest? A gdzie to było? Ósme. Jak postrzegasz swoją inność? Jako normalną. Nie znam innego życia, więc
Po prostu jestem jaka jestem. Skąd twoja pewność siebie? Ja chyba jestem taka, że jestem po prostu osobą bardzo pewną siebie i rzadko kiedy mam problem jakiś, żeby nie móc podjąć decyzji czy coś takiego, także ja chyba taka po prostu jestem, taka się urodziłam, życie mnie tego nauczyło, że trzeba być twardym i iść do przodu. Nie bałaś się krytyki? Na YouTubie? Bałam się. Sam czas się boisz krytyki tak naprawdę. Tak, bo to nie jest miłe, jak cię ktoś krytykuje. Aczkolwiek łatwiej mi jest usuwać, robić ignoruj. Albo blokuj. Tutaj mówimy o dwóch rodzajach krytyki, tak? Jest krytyka konstruktywna, która oczywiście się przydaje, tak? A jest też tak zwane hejtowanie, tak? No, krytyki konstruktywnej się nie boję i uważam, że jest bardzo, bardzo potrzebna. I o każdym krytycznym komentarzu takim konstruktywnym myślę bardzo długo. I tego się nie boję w żaden sposób. Jeżeli chodzi o hejty, to ulewam. Uważasz się za osobę atrakcyjną fizycznie? No to Bartek już odpowiedział na to pytanie. Ja jestem jaka jestem i lubię siebie taką jaka jestem. Nie zmienię nic w sobie, bo na siłę nic się nie zmieni. Także są fajne. To co mam jest okej. Okay. Dziewiąte pytanie? Tak, dziewiąte pytanie. Rena Kanego. Jakbyś miała poprosić złotą rybkę o spełnienie jednego, jedynego życzenia, co by to było? No to chciałabym mieszkanie. Takie idealne. I chyba więcej nie muszę mówić, bo wcześniej powiedzieliśmy, jak jest idealne. W poprzednim filmiku żeśmy mówili o tym, o mieszkaniu, jakie byśmy chcieli mieć. Tak, także zapraszam do poprzedniego filmiku. Dziesiąte pytanie. Parur 1, 2, 3. Zostaje ci jeden dzień życia. Jak go spędzasz? Co robisz? Intensywnie go spędzam. Idę na super zakupy. Na ekstra jedzenie. Spotkam się z fajnymi ludźmi. Z rodziną. Wsiadam w pociąg, jadę nad morze. Uwielbiam morze. I ogólnie przeżywam tak dzień, żeby wynieść z niego tylko te najwspanialsze, najmilsze wspomnienia. No oczywiście jest ze mną Bartek wtedy. Ale ja chyba każdy dzień traktuję tak, jakby miał być ostatni, bo każdy z każdego dnia próbuję wycisnąć maksimum. Nawet wtedy, kiedy śpię do 12. Właśnie wtedy wyciskam maksimum. Ale ja każdy dzień próbuję spędzić tak, żeby potem myśleć sobie, to był fajny dzień, także ale ten ostatni na pewno byłby bardzo fajny i szczególny. Ekstremalny. A wy? Jak byście spędzili swój ostatni dzień? Dobrze, moi kochani, kończymy. To było 10 pytań. A raczej kolejna dziesiątka. Dokładnie. Już jest 20. Zbiera się 30. Co prawda jeszcze jesteśmy na początku, ale zbieram. I mam nadzieję, że niedługo będziecie mogli się spodziewać trzeciego filmiku. Nie wiem kiedy. Zobaczymy. No. Życzymy wam miłego dnia. Dobrej nocy. Tak. Zależy, o której będziecie oglądać. No i do zobaczenia. Ściskamy was mocno i łapki w górę dla Bartka, że się ogolił.